Króciutki tekst R. wodnika Kiedy nasze komórki umrą. Kochani, po tym, jak nasz test dobiegnie końca, i kiedy nasze komórki umrą i staną się prochem na planecie, to jeszcze wielu ludzi długo mówić będzie o tym czasie, kiedy to boskie cząstki wszechświata postanowiły oblec się w ludzką postać, Stać się kruchą istotą biologiczną i przybyć tu na Ziemię z miłością, aby stworzyć dla wszystkich coś dużo większego. I będą opowiadane historie, a najciekawsze jest to, że wy tam będziecie, gdy one będą opowiadane, ponieważ każdy z Was jest wieczny, będziecie przychodzić i odchodzić wiele razy. Ale energia, którą jesteście, pozostanie na zawsze. Dobrze, aby o tym wiedzieli ci, którzy stracili swoich bliskich, młodych i starych, że energie, które w świadomości wydawały się utracone, są tu i teraz, mają możliwość być tutaj, chociaż znajdują się po drugiej stronie kurtyny. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę. Mnie się czasem zdarzało rozmawiać z moim ojcem we śnie. No i rok temu pochowaliśmy wujka, który mnie tu odwiedzał. I wujek też się pojawił. Parę miesięcy temu pogadaliśmy sobie. Był dużo młodszy, zadowolony. Coraz więcej takich snów ostatnio. Zdrowia Wam.